Wait for that perfect moment. Stalker Zadella's come in, but the point to Finstrom going down once again. The champion of the Intel Extreme Masters. Attacking from both sides. Really nice attack here. Not sure they're going to finish it off. Here comes the ulti from Noctua. Well, Prism Speed finishes it. Oh, but the shuttle gets focused down. Actually, they're going to flash in there. The perfect time. Nice channel ulti. Tibbers comes down. Oh, my God. Puma really just breaking Z Marine. Somebody gets there. GG. The Intel Extreme Masters World Championship 2012, live on ESL TV. Panie i panowie, po krótkiej, może raczej przez krótką, mamy na myśli troszeczkę dłuższą przerwę. Witamy bardzo z powrotem serdecznie Intel Extreme Masters Mistrzostwa Świata sezonu 6. No już ta faza grupowa prawie za nami. Ostatnie gry są dogrywane. Niestety nasi rodacy nie zdołali zakwalifikować się do fazy eliminacyjnej. Jestem Zeta, ze mną jest Jegwen, który także tutaj bardzo, bardzo fajną jakość tego streamu zapodaje. A my za chwileczkę będziemy mieli grę już jak na razie nie Polaków, ponieważ ma nie pozostała jeszcze jedna gra do rozegrania, ale będziemy za chwileczkę mieli coś dla was, coś bardziej Dimagowego, prawda? No coś i tak z niedaleka, prawda, bo Dimaga to jest nasz sąsiad za wschodniej ściany, więc no tak naprawdę nie ma na co narzekać. Jeśli Dimadze udałoby się urwać Killerowi jeszcze dwie gry, no myślę, że czy Dimaga ma szansę wyjść z grupy? Zacznijmy od tego, zanim się wdamy w dywagację. Wiesz co, coś tutaj na pewno, czy Dimaga ma szansę na wyjście z grupy, ja tutaj zaraz sprawdzę szybko. Bo tego tak analizowaliśmy. Dimaga ma, jest taka dosyć interesująca sytuacja w grupie C, ponieważ tam czterech graczy ma jedną wygraną i dwie przegrane. Więc tutaj walka odbywa się między Dimagą z Inio Selectem a Maną, chociaż ten ostatni ma najmniej wygranych jako w małych punktach wygranych, więc tutaj może mieć miejsce bardzo mały, no tutaj tak naprawdę jest bardzo mała szansa dla Many, że wyjdzie, tak naprawdę. Wszystkie mecze musiałby się ułożyć w określony sposób. A Dimaga no, z tej całej czwórki chyba jest najwyżej, więc no, zobaczymy, słuchaj, bo on przegrywa jak na razie z Killerem, który jest na drugim miejscu ponad nim. Killer w tym momencie, jeśli wygra tą grę, no to będzie miał zagwarantowane wejście dalej. Aha, w ten sposób. No dobrze, no to może przedstawmy samych graczy. Na mapie widzimy przede wszystkim w lewym dolnym rogu, na mapie Shakura z Plateau, spawnuje się nam Killer, o którym właśnie przed chwilą mówiłeś. Tak jest, a z reprezentacji Ukrainy, z której widać tutaj też graczom nie za dobrze się dzieje, mamy jako czerwonego zerga Dimagę. No i co, Shakura z Plateau, jeśli chodzi o PvZ, myślę, że to może się przerodzić w bardzo makro matchup, prawda? Jest to mapa wręcz idealna do Forge Expand, mapa bardzo dobra dla zergów, zresztą sam Nercio tutaj mówi, ta mapa jest fajna, łatwo można ekspować i on bardzo lubi tą mapę. No przede wszystkim tak więc... zerg tutaj na tej mapie może eksploitować fakt, że przeciwnik, no inny przeciwnik niż zerg, prawda, ma mało mobilne armie, przeważnie, bo Poteran nie słynie z tego, że ma zbyt mobilne armie, podobnie Protoss. Mhm. Zatem zerg, który tak szybko się rusza, może szybko skakać pomiędzy wszystkimi swoimi ekspansjami i ich bronić, kiedy inni gracze muszą się bardzo żółwiować. Dokładnie tak. Jak na razie, no co widzimy od Dimagi? Dimaga buduje swoją haczę zaraz po pulu, jeśli dobrze tam zauważyłem. Zergingi już tutaj biegną, więc będzie starał się może jakoś i wygląda na to, że te zergingi mogą tutaj wbić. Jednak nie. A czy ja widzę tam dziurę? Czy ja widzę dziurę? No właśnie tak się zastanawiam, czy między Gatewayem a Forge'em jest dziura, ale wiesz co, to może być złudzenie optyczne, bo jeśli chodzi o StarCraft 2, to mamy tutaj takie elementy mapy, czy elementy ustawienia budynków, które myślisz sobie, że tam jest przejście, jednakże go nie ma. Zwłaszcza kiedy budynek się buduje, to ta matryca warpowa jest troszeczkę mniejsza od samego budynku i tutaj też może sprawiać to wrażenie, że jednak przejście tam jest. Tymczasem jeśli patrzę na Dimagę, no to ona jak na razie ma supply blocka, chociaż Overlord prawie się kończy. Buduje tutaj także swój pierwszy ekstraktor, no i co, no i mamy jak na razie Killera, który także robi asymilator, więc i bardzo ciekawe tutaj trzecia baza ze strony Dimagi, podczas gdy my widzimy Zerginga na rampie. No trzecia baza ze strony Dimagi, wiesz, to jest bardzo fajne. Na tej mapie on od razu, wiesz, widzi, okej, robisz Forge Expand, będziesz miał szybką bazę, ja jako zerg chcę być na większej ilości baz, więc po prostu zrobię sobie kolejną. No tak jak mówisz, bo tak naprawdę jakie inne opcje ma zerg? Zastanówmy się, co innego zerg mógłby zrobić. Tak naprawdę na jakiejkolwiek prawie mapie, jeśli Protoss idzie Forge Fast Expand, a ostatnio jest to styl gry, który wręcz dominuje wszystkie główne turnieje, jest tak znany i popularny, tak lubiany przez graczy.
graczy, no wtedy Zerg tak naprawdę, jeśli chce to skanterować, no to co, pójdzie szybkim pushem, to jest zawsze duże ryzyko, a zauważyliśmy, że gracze StarCraftowi jednak są troszkę w większej części niechętni do podejmowania tego ryzyka. Tak jest, no bo bardzo poświęcasz się ekonomię, a raczej to, że mógłbyś budować z larw po prostu kolejne drony i pomimo tego, że możesz mieć na przykład powiedzmy jedynie 5 dronów mniej, czy tam 10 dronów mniej od swojego przeciwnika, to jednak, że w momencie, w którym on ma ich powiedzmy te 40, a ty 30, to już jest bardzo duża różnica i do tego jeszcze w momencie, w którym na przykład, nie wiem, twój przeciwnik miałby 40 probów, to ty jako zerk, no chciałbyś mieć już około 55-60 i to jest tak naprawdę bardzo duża różnica w ekonomii. Tymczasem jeden zelot zostanie zniszczony tutaj przez zerglingi, co właśnie w tym momencie widzimy. Stargate za chwileczkę się zakończy, co ciekawe dla killera, no i on będzie starał się tutaj wywierać taką presję powietrzną bardziej na swojego przeciwnika. To jest bardzo fajne, tylko no oczywiście tutaj także trzeba uważać na to, jak to po prostu wychodzi. Jeden zelot w mainie tutaj próbuje pojedynkować się z queenami, ale z tego niezbyt wiele wyjdzie. Te queeny to są jednak twarde sztuki, więc no szczerze mówiąc ten zelot nie ma przed sobą zbyt świetlanej przyszłości. Schodzi właśnie. Natomiast widzimy ze strony Dimagi dwa Evolution Chamber. Jak myślisz, czy Dimaga będzie chciał przejść w Roach'e? Bo Roach'e to jest jeden z najpopularniejszych counterów przeciwko dużej ilości Stargate'ów. Oczywiście Roach'e nie latają, tak więc jest, nie ma się co oszukiwać, natomiast jeśli przeciwnik idzie w Stargate'y, jeśli przeciwnik przesadzi ze swoją armią powietrzną, to tymi Roach'ami można najzwyczajniej w świecie wyważyć front jego bazy i wcisnąć się tam najzwyczajniej na siłę. No tutaj, no znaczy może inaczej, ktoś mógłby sobie powiedzieć, okej, o czym tutaj jest rozmowa, że Roach'e jak, że to są jednostki w ogóle nie atakujące na powietrze, ale tak jak właśnie powiedziałeś, jeśli obronisz się przed harasem powietrznym, to twój przeciwnik w tym momencie, znaczy obronisz się przed harasem powietrznym i nie będziesz miał dużych strat, to twój przeciwnik w tym momencie musi jakoś skontrować to, co masz na ziemi. Jeśli masz tego naprawdę bardzo dużo, no to może poczuć się w pozycji, w której nie jest w stanie z tym konkurować i pojawiają się właśnie takie problemy, w których poświęciliśmy się na jednego, dwa Stargate'y i nie mamy zbyt dużej ilości jednostek naziemnych i to może być bardzo duży problem. Jednakże to oczywiście nie jest coś takiego, że jeśli ja robię Stargate'a, to ty musisz zrobić Roach Warren, bo także słuchajcie, no nie, to nie na tym polega. Prawda? Natomiast widzimy, że Killer zmasował Feniksy. Mas Feniksy to była już jedna ze strategii, którą widzieliśmy na tym turnieju. Dosyć ciekawe, zresztą zobaczymy, jak mu to wyjdzie w wykonaniu. Natomiast Dimaga się do tego przygotował, dobrze skautował. Za chwilkę straci Queena, ale Dimaga dobrze skautował nawet dwa Queeny, ojojoj, troszkę za dużo. Natomiast dobrze skautował przeciwnika, zauważył, że siedział pod jego bazą swoimi zerglingami. Więc widział rozmiar armii przeciwnika, wiedział, że szykuje się coś z ataku powietrznego i zaczął wcześniej budować Spore-crawlery. Widzimy w tym momencie, że Dimaga będzie decydował się na jakiś rodzaj kontrataku, tam troszeczkę zerglingów jest, on buduje 17-18 banelingów, kolejne 30 zerglingów także, no i właśnie. Jeśli Killer spóźni się troszeczkę ze swoimi force fieldami, no to może to oznaczać bardzo duży problem. Dimadze brakuje jednego Spore-crawlera w mainie i dużo jego probów tam, dużo jego dronów tam zostaje zniszczonych. Myślę, że około 10 co najmniej. Tam jest transportowanie dla Overlordów w tym momencie, no i będziemy mieli, gdzie jest ta akcja? No, akcja się rozgrywa, jest! Właśnie. O jejku, no wygląda na to, że ten jeden portki został rzucony dobrze, rozbija się tutaj o troszeczkę tych kolejnych budynków. Zauważ, że nie zostały zadane takie obrażenia, jakby w sumie Dimaga by chciał. On jednakże będzie decydował się na kontynuowanie tego ataku. Jest kolejny force field rzucony i wygląda na to, że będziemy mieli także na kolejny, ten force został zniszczony i wygląda na to, oj, że... Ale... Jest! Udało mu się przełamać, ściągnął Forge'a, natomiast nadal nie jest w stanie wbić się na siłę do bazy przeciwnika, więc nie wiem, czy ten jego kontratak będzie w ogóle skuteczny. No mamy tutaj trzy kolejne sendy, więc pamiętajmy, że to są naprawdę ogromne ilości jednostek, ilości force fieldów, które można tutaj zagrać. Wygląda na to jednakże, że Warpgate został zniszczony tutaj splash damage'em, tak troszeczkę błąd mały popełnił, ale zobacz, że podnosi troszeczkę bailingów, tylko chodzi o to tutaj, że Killer musi się odsunąć swoimi Feniksami, ponieważ Bailingi zadają obrażenia, kiedy wybuchają w powietrzu. Poważnie? Wow, dobrze wiedzieć. Jeśli dobrze pamiętam właśnie, albo zadają obrażenia jednostkom powietrznym, albo zadają obrażenia pod sobą. Właśnie, nie pamiętam dokładnie jak to drodzy było. Drodzy widzowie, może poprośmy widzów. Drodzy widzowie przeważnie są bardziej kompetentni niż my, więc nie wiem, czy tak my się nie zamienimy miejscami. Natomiast, drodzy widzowie, czy możecie nam na czacie podpowiedzieć, czy Bailing w powietrzu zadaje obrażenia, jeśli Feniksy go ściągają? W międzyczasie wróćmy... I komu je zdaje? I właśnie, i komu zadaje?
Natomiast wróćmy do samej gry. Mamy przyspieszenie ruchu dla Overlordów. Widzimy chyba, że Dimaga chce dopiąć tę grę właśnie dropami banningów. Dimaga nie planuje przeciągać tej gry, nie bierze kolejnej ekspansji. Będzie siedział na tych trzech bazach, więc chce to tak naprawdę skończyć już szybko, wkrótce. Wygląda to, muszę przyznać, że źle dla Dimagi. Killer obronił się bez problemu. Wygląda to według mnie no tak dosyć... Znaczy może nie inaczej, ja się może troszeczkę tutaj na wyrost tak mówię, ale tak, no Dimagan nie ma zbyt dużej kontroli nad mapą, według mnie, bo Killer jest w stanie tutaj bez problemu na przykład latać swoimi Feniksami, jakś podnosić jednostki, denerwować go, skautować. Mhm. Ale patrząc tutaj na Dimagę, to powiem tak, jeśli Killer zostawi go w spokoju jeszcze przez chwileczkę, a nie zanosi się na to, bo tutaj kolosusy się budują. O, ale w tym momencie, ojejku, ale ładnie go okrążył, ale pytanie brzmi, czy straci jakąś dużą ilość sendy, ja jestem tam z 8 albo 9 i wygląda na to, że nie, bardzo ładnie wypozycjonowane. Wow. Force fieldy, świetnie zeloty tam broniły tych swoich troszeczkę bardziej. Ja myślę, że on tam miał bardzo dużo szczęścia w tej obronie, bo force fieldy były takie spanikowane, prawda, tutaj już zaraz dookoła i tak naprawdę w wyniku takiego starcia nie da się przewidzieć, jeśli jesteś graczem. Aha, tymczasem mamy Zerwin złapane w tym momencie na bardzo ładne force fieldy. Dimaga jakby troszeczkę się zaczynał, wiesz co, według mnie rozpadać, bardzo długo nie cofał tych Zerglingów, większość z nich została zestrzelona. No i tak naprawdę według mnie ja mam wrażenie, że, wiesz, to jest to, co chciałem powiedzieć, jeśli Giler by zostawił Dimagę na chwilę, to ta jego prawie czwarta baza, która została wybudowana, w tym momencie wzmocniłaby go bardzo, ale to bardzo mocno, ale Dimaga jak na razie ma same Zerglingi oraz Bane'y tutaj, dopiero Spire się buduje, nie ma Roach Warren, nie ma nic takiego, ja myślę, że ten Roach Warren byłby bardzo fajny. Dimaga wymyśla upgrade'y na atak i w tym momencie pushuje tą trzecią bazę swojego przeciwnika i jak dla mnie wygląda to bardzo źle dla Dimagi. Świetne force fieldy zostały zagrane, które odgradzają posiłki Dimagi od tego, co się dzieje w jego trzeciej bazie i tak naprawdę mam wrażenie, że ta baza po prostu nie zostanie uratowana. No nie widzę tutaj jakichś... No szczerze mówiąc, nie chcę być czarnym prorokiem, natomiast powoli można by się upatrywać tutaj GG. Dimaga idzie z kontrą, ale wyłącznie z Erglingami, brakuje mu tych roachy, brakuje strasznie i będzie jeszcze próbował troszkę banningami pograć, że tam są kolosy, wszystko jest i mamy GG, good luck, mówi Dimaga, odchodzi i Killer przechodzi dalej, wychodzi ze swojej grupy i będzie grał w dalszej części rozgrywek na Intel Extreme Masters. Tak jest, no Dimaga niestety odpada, wygląda na to i patrząc tutaj na drabinkę, może nie na drabinkę, ale na grupy, no to widzę tutaj, że tak naprawdę chyba wszyscy gracze ukraińscy już odpadli. Strelok 0-5, Whitera 2-3, Empire Cast 2-3, no i Dimaga 1-3 jak na razie. A czy Cast też jest z Ukrainy? Tak. Aha. Cast też jest z Ukrainy. No i co? No i zostało nam jeszcze tylko kilka gier, wygląda na to, ale... To powiedz mi, Zedzie, bo pewnie widzowie są bardzo zainteresowani, kogo jeszcze dzisiaj będziemy oglądać na antenie, kto jeszcze dzisiaj będzie grał, bo wiem, że plan się pozmieniał i poszedł do kosza. Pytanie, kto będzie teraz grał na main stage'u? Szczerze mówiąc, wiesz co, ja tutaj na szybciutko sprawdzę, bo mieliśmy Killer kontra Dimaga i teraz będzie to albo Select kontra Puma, albo Mana kontra Killer, albo Dimaga kontra Zinio. I to powinny być te jeden z tych trzech meczów, które będą grane, ale który to będzie, niestety jeszcze nie wiemy, ponieważ no po prostu nie zostało to ustalone. No to my coś dla was upolujemy, drodzy widzowie, nie odchodźcie nigdzie i przygotujcie się na ostre barbecue, ponieważ któryś z graczy nadchodzących na streamy zostanie usmażony. Żegnałem tak się z wami na chwilę, przynajmniej Zed z Jagłenem, czy jeszcze chcesz coś dodać? Tak jest, ja jeszcze chciałbym tutaj powrócić do tego konkursu, słuchajcie, który tworzymy. Otóż... Mamy taki konkurs dla was i są dwie nagrody do wygrania. Pierwszą z nich, to jest bardzo fajne, jest do wygrania procesor Intela i5. I to jest bardzo mocny procesor, który na pewno kilku z was chciałoby mieć. A druga, i to jest naprawdę bardzo fajna nagroda, myślę, że tutaj chłopaki przeszli sami siebie, jeśli chodzi o wymyślanie tych nagród. Mm-hmm. Druga nagroda to jest prywatny coaching z Tarsonem do StarCrafta 2. Więc no na pewno tutaj któryś z was chciałby z tym naszym Drunken Terranem troszeczkę sobie pokołczować, potrenować. Spotkać się na po prostu wodę ze słoika, prawda, po parówkach. Tak, Dimaga style. W każdym razie do soboty zadamy włącznie 7 pytań i pytania ułożone, odpowiedzi na pytania ułożone w kolejności od 1 do 7 utworzą nazwę adresu e-mail w domenie turtle-entertainment.pl, na który będziecie musieli wysłać swoje odpowiedzi. Kto pierwszy je wyśle, ten wygrywa
procesor i coaching z Starsonem. I tutaj pytanie konkursowe na dziś to jest, ile portów SATA ma płyta główna o nazwie DZ68BC? Ja to oczywiście przerzucę na czata, ale właśnie takie jest pytanie. Ile portów SATA ma, ma płyta główna o nazwie DZ68BC? I to tak naprawdę wszystko z mojej strony. Myślę, że za chwileczkę się spotkamy, prawda? Tak, za chwileczkę się spotkamy. Zaraz kogoś upolujemy. Nie odchodźcie nigdzie. Intel Extreme Masters trwa w najlepsze. Dzisiaj mamy fazy grupowe. Jutro Z z Morglumem czy Morglum z Dajstarem? Kto będzie jutro komentował? Morglum jeszcze? Z Dajstarem. Ja będę się rozkoszował podróżą przez naszą piękną Polskę. O, jak świetnie. Dobra, w takim razie znikamy na sekundkę. Zaraz będziemy z powrotem.